Bobito! Ekstra! Super, super! Szybciej! Przyniosłem taki sznurek, taką lintę, żeby zaczepić ten hamak. A ty, Lucusiu, co przyniosłeś? No ja wziąłem takie spinacze do zamontowania. Spinacze? Po co ci takie spinacze? Do zaczepiania. Przecież nikt nie będzie tu wieszał prania. No ale mogą się przydać, żeby coś się przymocować. No nie wiem, zobaczymy. To od czego zaczynamy? Musimy wybrać miejsce, ale ja myślę sobie, że najlepsze miejsce będzie między tymi dwoma drzewkami. I jak będzie przerwa w szkole, to będziemy mogli się bujać na hamaku. Tak sobie odpoczywać. Super, szkoda, że nie mamy więcej. Zabierzmy się do pracy, bo zaraz będzie dzwonek na lekcję. Lucuś, wytrzymaj sznurek, a my z dwóch stron go zawiesimy. To ja lecę na to drzewo. Tylko zobaczcie, jaki świetny węzeł wykonałem. Wszyscy będą mogli się bujać bezpiecznie. Nikoś, musisz trochę podnieść ze swojej strony. Serio? No tak, jeszcze trochę. Chyba tak może być. Jest po prostu idealnie. Pierwszy próbuję. Oj. Jakoś dziwnie to balansuje. Co robicie? Robimy sobie taki leżaczek, bujaczek, hamaczek. Czy Pola będzie się mogła pobujać? Pola, nie, bo spadniesz. Ała, moje skrzydełka. Pola jest zła, to jest jakaś pułapka. Powiem wszystko pani. Nie, stój, to jest po prostu tylko niedopracowane. Juniorki, co tu się wyprawia? Kto wymyślił te żarty pułapki? Proszę pani, to nie było celowe. Po prostu nasz hamak jest jeszcze niedopracowany. Zaraz to pani pokaże. Ola sobie tak leciała i tak się pobujać chciała, więc sobie usiadła i się przewróciła. O, właśnie tak jak ja. No coś nam nie wyszła ta konstrukcja. No to na lekcję wracajmy. A ja mam pomysł, jak będziecie dzisiaj grzeczni, zabiorę was w niesamowite miejsce. A teraz szybciutko na lekcję. Ciekawe, gdzie nas pani zabierze? Kto zgadnie? Ustawcie się proszę parami i wyruszamy. Ja chcę być z Nikosiem, proszę pani. Tak, ja będę z Dominikiem. A ja wybieram Polę. Super! Chodźcie za mną, juniorki. Proszę pani, a gdzie my idziemy? To niespodzianka, nie mogę wam powiedzieć. Chodź o takie tajemnicze, Pola nie lubi tajemnic. Pola by już teraz chciała wiedzieć. Wiesz, a ja lubię niespodzianki. A ja mam nadzieję, że to wcale nie jest tak daleko, bo już zaczynają mnie boleć nogi. No ja wiem, moja mała Ninko Maciupinko, że ty z Nikosiem wolałabyś się pobawić, ale on jest w szkole. Więc tatoś pójdzie z tobą dziś na spacerek.
A z Nikosiem pobawisz się, jak wróci. Dzień dobry, panie Nikodemie. Dzień dobry. Czy to już lekcje się skończyły? Zabieram uczniów na wycieczkę. Może pan też się z nami zabierze? Chętnie, a gdzie? To niespodzianka. Na miejscu się pan dowie. Niespodzianka? Ciekawe. Nikoś, chyba twój tata idzie z nami. Ona widzi już daleka, to jest dyskoteka. No nie. To złodziaki okupują wszystkie karuzele. Dobra. Śliziaki, tyle znasz jak olej. Koniec. Tak. No dziś już koniec, świeżaki. Wracamy do szkoły. Ale było fajnie. Kiedy znowu tu przyjdziemy? Fajnie. Uwielbiam wesołe miasteczko. Teraz ja. Hej. Super zabawa. Telaś pola. Odjazd. Co tak krótko? To za krótko było. Oj, kręci mi się trochę w głowie. Zobacz, zostało miejsce dla ciebie, Ninko. Wsiadaj. Trzymaj się mocno. Pola też by tak chciała. Koniec, teraz nasza kolej. Teraz dziewczyny. Pola lubi to. Ekstra. Super. Szybciej. Może nie. Niedługo, jak urośniesz, to będziesz się tak kręciła.
Ojoj, zaraz ruszamy!